Cześć widzowie, dzisiaj w tym odcinku będziemy robić kanapkę twojej miłej mamie, ale wbicie sobie na Instagramy. Dokładnie tak. Dwa słowa zrobiłeś, ale dobra. Sorry. Dzisiaj najlepsze utwory, najlepsze utwory na zbliża się jesień. Na co? Na co? Na co? Na deszczowe dni! Coraz częściej deszcz za oknem, a my siedzimy w domu i sobie myślimy, czego tu posłuchać. Także dzisiaj każdy z nas zaproponuje wam 5 utworów, które można posłuchać w takiej oto sytuacji. Zacznijmy sobie od Konrada. Pierwszym moim typem będzie piosenka Sariusa Pokój. Czują dym te przyjaźnie gównowarte. Czy tylko ja nie boję się, że światło zgaśnie? W związku z tym, że zazwyczaj w deszczu siedzimy w pokoju, a ta piosenka ma też taki klimat dosyć taki niezbyt radosny. Ma taki niezbyt vibe, taki smutny, taki trochę, tytułujmy, taki trochę, taki mogę nazwać depresyjny. Tekst właśnie z tym pokoju i tak dalej. Przesłuchajcie, sami się przekonacie, że warto. Moim utworem na smutne dni deszczowe jest utwór Fresh Prince od BDS-a na feature z Malikiem Montaną. Mamy sos, chłopcze, trip taki, że mój blok moknie, a mój sąsiad trzyma kciuki, że mnie ktoś sprzątnie. A więc jest to ten utwór, ponieważ jest bardzo fajny, jest taki spokojny, taki smutny, ale pokazuje, że można, powiedzmy, ewoluować z poziomu 0 do poziomu 9997. A ja proponuję wam posłuchać utworu Guziora Spadnie deszcz. Zawsze czekam, aż spadnie deszcz. Zawsze myślę, że zmyję, co nie zeszło. Sam tytuł wskazuje, że jest to adekwatne do sytuacji. Guzior w tym traku tak trochę jak ludzie podczas deszczu zamyśleni, błądzi po tematach, rozmyśla sobie na różne wszelakie tematy, takie jakieś proste gry słowne tam występują. Wszystko jest w takim smutnym vibe, w smutnym nastroju i to również taki, nazwałbym, strumień świadomości leci tak jak strumień deszczu po szybie. I fajnie to posłuchać. Ja wziąłem utwór z pocztówki, który najbardziej się różni od innych, a jest to Alert RCB z Shafterem. Więc modlę się o deszcz, jak młodzieniec, który modli się o seks. Wziąłem to, bo sama piosenka jest wolna, ma taki mood właśnie deszczowy. A oprócz tego wziąłem tą piosenkę dlatego, bo ja nie tak jak tako. Ja się nie modlę o deszcz, ja się modlę o tą drugą rzecz, ja się modlę o seks. Proszę, funky! To więc, kolejnym utworem z mojej listy będzie piosenka Kenke, Nic już nie muszę. Czytam refleksję na dzisiaj, mówię modlitwę o pogodę ducha, biorę tabletkę, łapczywie przepijam. Taka piosenka smutna, mocno. Siedzę sam w pokoju, nic już nie muszę, śpiewam sobie. Znowu siedzę w pokoju. I ta piosenka jakby mówi o tym, siedzę sam w pokoju, nic już nie muszę, śpiewam sobie. Taka piosenka smutna, fajna, deszczowe dni, polecam. Deszczowe dni, pada deszcz. A co robią ludzie? Jak pada deszcz, płaczą, dlatego jest tu utwór Nie płaczę po Notre Dame. Nie płaczę po Notre Dame, w radio leci tu w opian, czuję się Oreo sam. Jest to utwór taki smutny niby nie, bardzo fajny, z BDS-em na ficie. Nie płaczę po Notre Dame i lecimy dalej. A propos płaczu, to kolejnym utworem, który wam polecam jest PZ Nie zobaczysz łez. W mieszkaniu cisza, na ścianie wiszą zdjęcia jak na Instagramie, nie jak dawniej, kliszaj. Jest to utwór, który zawiera bardzo melancholijny tekst, taki o rozpamiętywaniu starej miłości. Dodatkowo na refrenie są takie oldschoolowe katy, które tylko dodają nostalgii. No i wszystko jest dopełnione bardzo klimatycznym beatem. Polecam. No to moim następnym utworem jest utwór, który nie wyszedł o tej porze roku, a powinien, bo też jest bardziej trochę taki smutny, bardziej jest trochę slow, ale jest to oczywiście Quebona Fide Jesień. Bo jest najgorszy, więc musimy się trzymać za rączki, ludzie wokół są smutni jak w Rosji. Taka smutna nutka na jesienne dni, same smutne nutki jak deszcz pada. Jak deszcz pada, to się kurwa idź na most i bo tylko o to w tym chodzi tak naprawdę. Trzecią piosenką w moim zestawieniu będzie piosenka Tymek Tabi. Zostawiłem dziś w szafie buty Tabi, nie były mi potrzebne. Taka bardzo smutna piosenka, melancholijna, tak to powiedział Daniel. Ta piosenka jest bardzo taka spokojna, taka dużo słuchać w niej emocji i no... Polecam. Jest taki wykonawca, który się już tutaj pojawił na ficie z Tako i jest to Shafter, bo ma długie, fajne włosy. Tak, jest to Shafter ze swoją starą piosenką Candy Doll. Robię jebany performance, czuję się jakbym grał Warblade. Candy Doll to bardzo fajna piosenka, która ma swój klimat, ma swój vibe, łącznie z tym teledyskiem, który ma te scenki z Vice City.
i ma swój ten klimacik taki delikatny, przygnębiony trochę, tak jak przez mgłę bym powiedział trochę. Trafne słowo. Natomiast utworem kolejnym ode mnie jest Problem Widmo. Mój głos, który jest krzykiem, twoje prośby, żeby milczeć, nie mam odpowiedzi na... W tym utworze robotę głównie robi taki mocny, wyraźny beat, któremu kontekstu nadaje tekst Oscara, który nawija tam o pytaniach, na które nie ma odpowiedzi. Tam na refrenie nie mam odpowiedzi na... I to jest takie pytania właśnie, na które nie mamy odpowiedzi, które możemy jedynie rozważać, bo nigdy sobie na nie nie odpowiemy. Na przykład, co jest po śmierci, tego typu. Dlaczego niebo jest niebieskie? I właśnie do takich rozważań może skłonić nas też ten utwór. No to trzeci utwór to jest dość nowy, bo jest to White'a ze Szpakiem o nazwie Cup Cup. Wszyscy uśmiechnięci, a mi lecą łzy. Cup 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 jak trip. Co tu muszą mówić? Jest Szpaku, to jest depresja. Cup 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 jak drip. A skoro łzy robią Cup 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 jak drip, to tutaj Rudy ma drip, widzicie to? God damn misbehave, fucking nice! Rozumiem. A jak wy chcecie mieć drip, to wbijcie na pkstore.pl. Sami zobaczcie dlaczego, ja nie lubię. Powiem wam. No nie aż tak smutna jak niektóre z tutaj już wymienionych, ale no ona jest taka bardziej... Jest przygnębiająca. O, to jest to słowo. Bardziej smutna, przygnębiająca. Kolejną piosenką w moim zestawieniu, już czwartą, jest Nauczysz się czekać od PZ-a. Ty chciałabyś żyć, a nie zwlekać. W twoich żyłach wąca rzeka i iść gdzieś dziś, wyjść, pojechać. Spokojna bardzo piosenka, bo to nie można nazwać jej smutnej. No i też trochę jakby tytuł nawiązuje do tego, że może kiedyś nauczysz się czekać. W sensie tam jakoś tak było, jeżeli się nie mylę, tam tego nie słuchałem. Może w końcu nauczysz się czekać. Tak trochę, że czekamy na ciepłe dni. Ale to nie o to chodziło w tej piosence, ale ja to nawiązałem w taki sposób. Piosenka bardzo przyjemna do posłuchania, taka bardzo spokojna, nieprzygnębiająca. Taka poprawi humor, spokojna. Taka... Ja się za to nie nauczyłem czekać i wbiłam ci w plecy nóż i wybrałem piosenkę Nóż od Taco na Fide. Wbili nóż w plecy, ty mój nóż kleczysz, lecz nie słuchasz, nawet nie skończyłem zdania już przecież, o. Przygnębiające i ma jakby, mi się zdaje, za sobą taką nutkę strachu, jakby, że wiesz, że coś się czai za rogiem, ale nie wie, wiesz co. Niepokoju. O właśnie, jest taka trochę niepokojąca, czy za rogiem czai się pluszowy miś, czy to gwałciciel. To twój wujek, Rudy. Utwór ten leży mi na serduszku, jak nie wiadomo co, ponieważ jest nostalgiczny. Noże często mają skrytobójcy, którzy chcą zabić królów lub królowe, a utworem, który chcę polecić jest Kubi producent Fit Simpson, Królowe. Królowino, oh, i mi kołowuja miłość lata. Jest to taki Simpson w swoim starym stylu, gdzie tak w zasadzie jego tekst jest w większości freestylem, bez jakiegoś większego znaczenia. Po prostu losowe słowa, które fajnie brzmią, są wciskane. I tak naprawdę to nie jest po to, żeby się wsłuchać w tekst, ale po to, żeby posłuchać tych słów i Simpsona, który płynie po tym bicie, takim smutnym, w którym jest dużo pianina i po prostu, żeby się wczuć w nastrój. Fajne do posłuchania. Moim czwartym utworem jest Białas, Smutne miasteczko, fit Szpaku. W życiu byłem w wielu miejscach, pomimo że podróżowałem mało. To wziąłem ten utwór, bo może, mimo że w utworze nie gadają o smutnym miasteczku z powodu deszczu, ale każdy wie, że kiedy pada deszcz, to jest smutne miasto, zamienia się w ponur. I śmierdzące. A ja tak mówię. Zaglądamy tutaj w studiu, za okno widzimy, że leje, mówimy chyba. Ostatnim numerem na mojej playliście jest Hotel Mafia, Zimna noc i szybkie auta. Jeszcze miałem daty i go nie pamiętam. Chciałem z tatą spędzić nie te święta. Numer, bardzo taki smutny. Teraz faktycznie on jest naprawdę smutny, bo nawet lanek też nie miałem, taty i go nie pamiętam. Chciałem z tatą przeżyć jedne święta. Dlaczego akurat na deszczowy dzień, znaczy zimno, zimna noc, jest w jesień i jak deszcz pada, zazwyczaj albo po deszczu. Teraz w Polsce przez dłuższy czas, jak są święta, jest deszcz, plucha i ogólnie lipa. Ciepa. Dlatego też, i ogólnie piosenka taka bardzo smutna, jak na właśnie takie deszczowe dni. Ostatnią moją piosenką jest piosenka najlepsza na świecie i jest to Grube katechetki i żółte marchewki. Żółte flamastry i grube katechetki. I choć w sumie znamy coś dowodów na to, że wcale cię nie ma, to postaram się żyć tak, jakbyś był. Jest taka bardzo spokojna, no taka. Nie jest jakoś super smutna, ale jest taka delikatna, taka wyważona, mi się wydaje. Spoko. Moim zaś utworem ostatnim jest Taco na Fide, Wiza. Nowa wiza, chociaż nadal nie mam w banku kart, obok leży moja Frida, którą męczy świat. Czyli utwór na pozornie skocznym bicie, ale z wyczuwalną nutką nostalgii.
co potwierdza tekst Quebo i Taco, którzy wspominają w nim swoją przeszłość i porównują do teraźniejszości, w której odnieśli sukces, ale jednak pewnych rzeczy im brakuje w tej przeszłości. I do takich tego typu rozmyśleń o tym, za czym tęsknimy z przeszłości, może nas skłonić ten utwór na takie tory naprowadzić nasze myśli. I będzie. To też podczas deszczu może się wydarzyć. Dobra, a ostatnim utworem na dzisiaj wziąłem mniej depresyjny, mniej smutny, mniej przygnębiający, bo wziąłem Solar Ostatni Snap. Dzwonią duchę telefon, wariuje Android, ile to się będzie trwać? Pomyślałem, że podczas deszczu social media to pierwsze, co mamy w głowie. Siedzimy na telefonach, na tych Instagramach, Snapach wysyłamy, a ja właśnie na koniec odcinka powiem wam, idę pisać DM-ki do fanek, bo chcę seks, modlę się o niego. A was zapraszam na następne odcinki, bo to jest koniec Daily Challenge'u, właśnie tak. Oczywiście Viper miał na myśli Zex, po niemiecku 6, czyli chce 6 zer zrobić. Dokładnie. Zex 0.